jesteśmy faktycznie na planie serialu Swaci. Po prostu Swat ma za zadanie... Tytułowi Swaci to są teściowie. Teściowie jednego małżonka i drugiego małżonka. Dla siebie są swatami. Gąsiory? Dziadkowscy? A co oni tu robią? Jedni mieszkają w dużym mieście, państwo profesorostwo. Wiesz, ale to jest niemożliwe, kochanie, bardzo byśmy chcieli, ale teraz jest tej komisji rekrutacyjnej, a ja siedzę nad tymi sprawozdaniami. A drudzy, najnormalniejsi w świecie, gąsiory, żyją sobie, mieszkają na wsi. Pracę! Odbierz! Pracuję! Nie mogę! To są skrajnie dwa różne światy. Spotykają się ze sobą, bo mają wspólny cel. Tym celem jest wnuczka Maja. Oni bardziej między sobą rywalizują, aniżeli próbują pozyskać na swoją stronę Maję, czyli wnuczkę. Chodź, kochanie! O, trzymaj się! I zobacz, chodź. Jaką wspaniałą, prawdziwą huśtawkę. Tak. O, zazdrościsz po prostu, że wnuczka mnie bardziej kocha. To wy się tutaj bujajcie. Ja idę do ksefcia. Każda rola, każda postać, którą my się tutaj wcielamy, jest bardzo wyraziście napisana i bardzo jakby tak życzliwie i komediowo. Krysia, czyli jak jest zadowolona, to jest zadowolona, jak ją coś ze złości, to ją ze złości bardzo. No taka typowa kobieta. Ach, zaraz ten twój durny łeb, kurwę ty! Jest prostym człowiekiem, nie prostackim, chociaż bywa. Można łatwo się z nim pokłócić, ale też łatwo się z nim pogodzić. Bierze rzeczy na lekko. Panie profesorze, pan się zna na jeździe na rowerze jak świnia na gwiazdach. Wierzę. Marek Kwiatkowski, witam serdecznie, jestem profesorem filozofii. Porządek i chaos, dwie twarze istnienia. Iwonka ma duże ambicje, jest dumna ze swojego męża, bardzo lubi mieć wpływ na wszystko. To może sałatki? Nie, bo tam jednak jest sporo majonezu, a Jerzy ma problemy z szóstką. Litka to jest taka kobieta, samotnie wychowuje dziecko. Jak coś się dzieje we wsi, to ona również pierwsza się o tym dowiaduje. A co więcej, jeżeli we wsi pojawia się jakiś nowy mężczyzna, to ona na pewno się zainteresuje i dogłębnie zbada temat. Halo? No nie daruję Kryśce, że ukrywała takiego mężczyznę. Chciałem powiedzieć, że akurat ja pełnię tutaj funkcję wodzireja. Byłem troszeczkę tańszy od Krzysztofa Ibisza, także to właśnie mnie ta rola przypadła. Ja na przykład gram starego kawalera, takiego wiejskiego biznesmena, który prawda, szpanuje wszystkim, prawda, że jest bogaty. Jest no, dziwakiem i takim starym kawalerem, który właściwie żyje z cudownym pieskiem swoim. My, biznesmeni, nigdy nie mamy wolnego. Klienta ci przeprowadziłam. Dzień dobry, Bobę i Buba. Będziemy się śmiać tu ze wszystkiego. Ty mi przypominasz kogoś, wiesz kogo? No, no. Takiego małego raklerka, mały, wybudzony i strasznie ujada, wiesz no! My też to rozróżniamy, aktorzy, co jest fajnym materiałem, a co jest mniej fajnym. I to jest rzeczywiście coś takiego, co wszystkim nam sprawia przyjemność i właściwie ta nasza praca jest na swój sposób zabawą. Serial Swaci to jest fantastyczny serial komediowy, dziejący się na wsi, pokazujący, no trochę w mieście też, ale pokazuje naszą przepiękną, uważam, polskość, nasze poczucie humoru. Wasza Majka się bije z naszymi chłopcami! Chodźcie! Serial Swaci jest o tym, że jest możliwe, tylko wymaga to nakładu pracy, połączenie wody i ognia. Krysiu, no przepraszam was. Wy nam też wybaczcie. To jest serial dla każdego. Spokojnie może zasiąść cała rodzina i wszyscy będą bawić się znakomicie, bo jest to jednak serial o różnych pokoleniach.